Raz lepiej, raz gorzej, raz się kłóci, raz to, ale nie. Ale nie będą dobrze. Raz się kłóci. Więc to jest to słońce nad Warszawą 18 sierpnia 1970 roku. Tak, do góry. To jest wasza Monika. To jest taka. Dokładnie tak. Obok mamy też bardzo ciekawy obraz, właśnie taki bardzo fakturalny. I to słońce jest jeszcze inne, ponieważ tutaj nie jest właściwie to słońce, nie jest takim kołem wypełnionym w środku, ale jest tylko obręcz. To jest duża obręcz wielkości takiej piłki plażowej. I ta obręcz jest wyklejona drewienkami. Drewienka są dodatkowo posprejowane białą farbą, także ta farba też pokrywa płótno troszkę dookoła. Wydaje się, że ta obręcz świeci na biało. A te drewienka mają taki nieregularny kształt, trochę jak litera C, czy jakiś półksiężyc rogali. Mnie kojarzą się trochę z jakimiś takimi kręgami kręgosłupa. Właśnie chciałem powiedzieć, że to wygląda trochę jak wąż Uroboros, czyli ta mityczna postać węża zjadającego was nowy, nie? Tak, troszkę właśnie tak. Nie wiem, może to właśnie przez ten biały kolor, takie kostne skojarzenie. I tutaj historia znowu dotyczy dzieciństwa pana Marka. Czytamy tak. Szaro. Po południu 7-letni uczeń szkoły podstawowej przy ulicy Karola Wójcika 5 wraca do domu. Radość. Mama przyniosła ze szpitala obok moją siostrę Hanię. Ulica Floriańska 12 zapełnia się nowymi mieszkańcami. Pierwszy spacer do zoo w nowym towarzystwie. To jest słońce nad Warszawą. Zoo 9 października 1951 roku. Prawda, że ten wąż jakoś do zapasu? No, tak, więc idealnie. Dobrze, chodźmy może, przeskoczmy kilka obrazów. Wszystkie te słońce to są takie koła czy okręgi. Są też tu takie obrazy, gdzie pojawiają się inne figury geometryczne. I to jest jeden przykład. Tutaj na tym czarnym tle jest namalowany tak bardzo fakturowo prostokąt. Prostokąt jest biały, nieco przybrudzony i dopiero na tym prostokącie jest na prawo, nieco w dół od centrum, jest pomarańczowa plama, takie koło. Ono jest dosyć małe, tak wielkości właśnie mniejszej piłki. I to może się kojarzyć z jakąś flagą. Cypru. Dokładnie, właśnie sprawdziłem, to jest flaga Cypru. Z flagą, gdzie mamy na białym tle jakiś ogrom. No ale może mieć też inne skojarzenia. Tak, mieć skojarzenia. I Turcy przecież mieszkają w dużej liczbie na Cyprze. No, ale ja tak sobie pomyślałam, jak tu sam, że to też może kojarzyć się z poduszką, na której ktoś odcisnął to ciepło głowy. Tak, tył super, głowy. Super, super. Właśnie o to chodzi, że odczuwasz to energetycznie. Tak, i tutaj ten tytuł, obraz ma tytuł Słońce nad Stambułem, 1977 rok. I tu chyba jest jakaś historia młodzieńczym wojaży, czy jakiejś podróży. Czytamy tak. No ten Stambuł, tak, to jest właśnie dokładnie. Wspomnienia są różowe, zielone, łajdackie, miłe, niemiłe, różne. No tak, przybierają różne kształty. I mi się wydaje, że trudno analizować każdą kreskę. To trzeba... Co czułeś, jak malowałeś? Ja to czułem, jak gdyby to jest moje wspomnienie, ale jednocześnie miło, jeżeli ktoś widzi to, ogląda i odbiera siebie w jakieś, w tę część energii, która z tego obrazu bije, przyswaja do siebie. Bo może dla innego będzie to flaga, dla drugiego będzie prześcieradło, prawda, na którym dla innego będzie no cokolwiek, prawda? O, pan na to sobie skojarzył, na to inaczej. Pan powiedział prześcieradło. No tak, pomięte, tak może. To jest piękne, słuchajcie, bo to, że każdy widz odbiera, tak jak czuje, ale jest na pewno tam pewna energia. Odbierajmy sobie i ten dotyk jest to bardzo ważny w tej fakturze. To jest fantastyczna rzecz, a odczytacie sobie to, co chcecie, bo macie też swoje wspomnienia, dotykając tego obrazu.
i one będą się energetycznie przemieszczać ze wspomnieniami autora. Więc pomyślcie o tym. Nakłada się energia na energię i powstaje jeszcze nowe dzieło. Ja twierdzę, że obraz się cały czas maluje sam. Po prostu. Biorąc energię od tych, co go oglądają. To, co pan Marek napisał, czyli tak, dwaj przyjaciele zwiedzają azjatycką część nocnego miasta Stambułu. Godzina druga w nocy, idą do baru na zupę pomidorową. Jurek chce być pierwszy, przyjaciel jest ostatni. Powoli gasną latarnie miasta i jego czerwone światełka. Jakby to powiedzieć delikatnie. Azjatycka część Stambułu. Delikatnie mówiąc, ponieważ mówię, jest to nas określona grupa, więc powiem, no, powiem prawdę. Ale to się uchwala, to się kręci. Po prostu zwiedzaliśmy Stambuł, druga w nocy, azjatycka część, skośnok, jakiś chorus, dramat w ogóle. Ale pomyśleliśmy, że jesteśmy w Stambule, zwiedźmy jakby wszystko, prawda? I poszliśmy sobie zwiedzać. Takie było dość dużo takich budyneczków, czerwone lampy świecą. Chodźmy, żeby zobaczymy, co tam jest. Okazało się, że to są tak zwane budyny, takie municypalne. Myśmy zobaczyli, jak to wygląda w środku, na parterze, na piętrze i tak dalej. Ale potem wyszliśmy z tego, już wyszliśmy i okazało się, że zamknęli to wszystko. Nie wiadomo dlaczego. Idę z przyjacielem, a przyjaciel się właśnie syn, przyjaciel, były mąż, Boże. I idziemy sobie. I wspominamy, jak i nasze wspomnienie z tego miejsca, prawda? On był pierwszy, wszedł sobie tam zobaczyć, a wszedłem, on drugi sobie ostatni. Natomiast podsumowaliśmy zwiedzanie tej części Stambułu tym, że poszliśmy do baru grecznego na zupę pomidorową. I to jest nasze wspomnienie. Dobrze. Przejdźmy jeszcze do ostatniej ściany. Tutaj chciałabym trzy obrazy jeszcze na pewno przedstawić. Ale chciałabym opowiedzieć, a to może najpierw o tym paryskim, bo tutaj właśnie mamy bohaterkę. Tutaj powiedziałabym, że to jest taki obraz, no takie słońce, ono mnie się kojarzy z kwiatem, ze stokrotką. Mamy żółty środek i szeroką, taką fakturową, białą obwódkę. Trochę jak płatki, dokładnie jak stokrotka. I tytuł obrazu to jest Słońce nad Paryżem, 1975 rok. I właśnie może oddam głos jednak... A tam jest napisane. Ja mogę też przeczytać, ale tutaj mamy bohaterkę już. Tak. Lata się mieszają, bo to 1976 rok. Schody przed bazyliką Sacré-Cœur z widokiem stanowiącym tło dla wspomnień. Obok schody na Boulevard de Clichy. Idą turyści, znajomi, nieznajomi. Nieznajomi idą zakochani i zwykli ludzie. Idą Paryżanie i stoją Paryżanki. Ja przepraszam, bo ja słabo bardzo proszę. Bardzo bym prosiła. Combien cent francs? Je n'ai pas d'argent. Je suis étudiant. Alors 50 francs. Mais je seulement 25 francs. Alors non. Au revoir. Wspaniałe. I teraz rozumieliście pisać w relacji, to tak, w relacji tak, języka. Właśnie Grażyna, to jest obowska i jest częścią tego obrazu. To jest lata, to jest 70, prawda? Idziemy sobie ulicą z Sacré-Cœur w stronę Placu Clichy. Paryżanie, tak jak mnie sobie chodzą, jest tak, ale stoi Paryżanka w bramie. Stary budynek, Paryż. To mnie troszkę zainteresowało, bo zawsze się interesowałem ładnymi kobietami, dziewczynami. I podchodzimy do tej koleżanki, a tu właśnie Grażynia, która stoi obok mnie. Ja negocjowałam. Bo nie powiedziałem, tak. Chyba i to się znałem to słowo, mówię, że sytuacja była tradicter, prawda? To jest moja tłumaczka, ale jednak ty negocjowałeś, ale się pytam tej pani,
Combien? To ile? Ona mówi 100 franków. Ja wiem, że jestem student, że nie mam pieniędzy. To ona zeszła, naprawdę 50 franków. Ja mówię, że nie, ale ja mam tylko 25. No i ona powiedziała, że to nie niestety. I podchodzi jakiś inny klient i pyta się, combien? Ona mówi, on 100. No ja poszła z nim. Także nie skorzystałem, wynegocjowałem. Ja jeszcze tylko tak dodam, bo... Żadna ta prawda, bo musi poświęcić. Ja Marka poznałam wtedy w Paryżu i rzeczywiście trochę ten Paryż wspólnie zwiedzaliśmy. Natomiast ja nie wiem, czy potwierdzisz, ale ty znałeś po francusku tylko pewne zdanie. Cherchez la femme. No, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Nie, znaczy ja mam to francuski. Nauczyłeś się. Bo człowiek jako turysta musi to znać, prawda? Nauczyłem się, voulez-vous coucher avec moi, oui, je vais bien ce soir. Znaczy, czy chcesz iść ze mną do łóżka, tak, dziś wieczorem, tak? No, co? Tak. Także to było wszystko, jakby cokolwiek odpowiedziała, to gwiazdy do Paryża, jak się uczył. Nic się nie nauczył. Czyli nie kłamał. Ten obraz jest pełen radości. Tak. Naprawdę, tak, ten żółty kolor, który jest w środku i ta cień, zawsze się jest taka biel, ta biel przebija. Ono, to jest radość, to jest życie, to jest jakieś powstanie. Ktoś powie, że to jest jajko rozlane, prawda? Jakiś początek życia. Ale tak jak. Ja widzę to, co czynią. To jest obraz, który ma duszę, nie oszukuje. Macie Państwo w tej chwili. Bohaterka stoi, świadka tego obrazu. Wszystko Pani powiem, co Pan sobie życzy, a propos Pani sobie życzy. Dobrze, więc ja bym się cofnęła tutaj na chwileczkę, bo chciałabym właśnie o tych takich bardziej poważnych obrazach opowiedzieć. One nie zostały opisane, ale jeden ma bardzo ważną datę, drugi ma dedykację. Tak, 1 września 39. I tutaj to jest na czarnym tle przyklejony jest. Namalowany farbą, taką fakturową, jest kwadrat. I on jest pomalowany na ciemno. Natomiast w środek wpisane jest właśnie to koło. Ale tym razem to koło właśnie ani nie jest obręczą, ani nie jest wypełnione całym kolorem, tylko to jest tak jakby w środku były kolejno coraz mniejsze koła. Dodatkowo one są jeszcze połączone promieniami, które odchodzą od środka. Trochę jak taka pajęczyna. A w samym centrum jest czerwony punkt. I to przypomina taki obraz, który widzicie przez wizję celownika. Wyznaczony jest ten czerwony punkt, by wyznaczać, gdzie się będzie strzelać, czy co się będzie bombardować. No i właśnie tu nie ma opisu, ale jest ta data 1 września 39 rok i my wszyscy wiemy o co chodzi. Jeszcze jeden taki bardzo poruszający obraz. Wypełnione grubą warstwą fakturowej materii, nałożonej bardzo gęsto szpaklą. Warstwa była nakładana szybko i dynamicznie. Dłonią wyczuwa się wgłębienia i wypukłości. To duże koło jest czerwone, obwiedzione obwódkami, białą, szarą, brązową. Można powiedzieć, że to koło, ta czerwień przysłania inne, ona jest bardzo intensywna. Ten wysiłek tych innych kół, żeby się wyłonić, żeby przeświecić, jest tutaj daremny. Ta czerwień, ona jest tak intensywna, że wręcz boli. I tutaj do tego obrazu jest dołączona dedykacja. Hołdzie matkom, które rodziły dzieci żywe lub martwe w czasie powstania warszawskiego. To jest Słońce nad Warszawą 1 sierpnia 1944 roku. I jeszcze jest ostatnia ściana. Na niej wisi jeszcze kilka obrazów, ale chciałabym też zakończyć, bo powiedzieć jeszcze o grafikach, które robi pan Marek. One są na samym końcu przy drzwiach. I to są mniejsze takie formaty. Marto, przepraszam. Ja odszedłem. To jest obraz, który płakałem, jak malowałem. I teraz pan płacze. On takie emocje. Tak.
Tak, jest. To jest bardzo piękne. Właśnie tak działa ten kolor, tak działa ten obraz, tak działa też, myślę, na nas, Polaków, taka dedykacja, tak? Matką. Zaznaczyć, że pan Marek wykonuje też grafiki. To są takie mniejsze formaty w drewnianych ramkach. Na białym tle są czarne kontury różnych roślin, drzew, krzewów, czasem mniejszych roślin jak róża. Na jakimś papierze. Tak, i to jest na papierze. Natomiast właśnie to są takie czarno-białe obrazki, ale nad każdym namalowany farbą jest jeszcze taki okrąg. Pomarańczowy, czerwony, żółty. I to jest właśnie to słońce. To jest prawie na każdym. Tak, prawie na każdym. I to jest to słońce, które wprowadza kolor, życie, również te grafiki. Więc tutaj ważne, żeby wiedzieć jeszcze o tej technice. A na samym końcu jest taka tablica z kilkoma zdjęciami z życia pana Marka. Tutaj jest zdjęcie z akademii, z profesorem. Jest też zdjęcie właśnie z tej ekspozycji oświęcimskiej w gmachu nowego ONZ w Nowym Jorku, więc o tym pan Marek właśnie opowiadał. Jest zdjęcie właśnie przy plakacie wystawy, przy której pan Marek pracował. To była wystawa poświęcona Janowi Pawłowi II, ale są też takie zdjęcia z obecnego życia, prywatne, w ogrodzie, w otoczeniu zieleni, w słomkowym kapeluszu. No i zdjęcie na tle wielkiego obrazu ze słońcem. Pan Marek robił również takie obrazy, no natomiast one tutaj by się nie zmieściły, nie można by przeczytać. Jest to taki mural zrobiony z drewna na Łasze, tam gdzie mamy działkę razem. I on ma szerokości 7 metrów, wysokości 3,5 metra. Takie ma światło zmienne. Robi wrażenie, na mnie zrobił bardzo duże wrażenie. W momencie, kiedy go skończyłem i puściłem światło, byłem zaskoczony, zdziwiony, że aż go tak przeżywam. Ale no, trudno go było przyjąć, to jest zdjęcie. On tam cały czas jest, deszcz na to pada, śnieg będzie padał. To jest drewno, to jest drewno. Więc to jest koniec tego, co chciałam bardzo powiedzieć. Zapraszamy na takie maluteńkie przyjęcie. Stół jest długi, czarny, są czarne chustki, te chusteczki, są czarne krzesła. Natomiast kolorowe są takie kieliszeczki, białe wino i czerwone, zapraszamy. I takie małe tam lekcje. Ja zauważyłam, że jeżeli chodzi o te obrazy, to wszędzie są koła, to słońce. No i tutaj na tych małych grafikach. To są grafiki współczesne. Ale też ten element jest na krakach. Jest właśnie to koło. Ale koło jest pewną nieskończonością. Jest to symbol. Natomiast wszyscy państwo, którzy jesteście dzisiaj, 19 grudnia 2019 roku, już zaistnieliście w którymś jednym lub dwóch obrazach, które będę kontynuował cykl. Słońce, ale to jest, już zaistnieliście w moich przyszłych wspomnieniach. Może to będzie za rok, może za dwa, ale jeżeli będzie taka okazja, zrobimy to, będzie wisiało, pani prezes pozwoli, to jesteście państwo z powrotem zaproszeni, będziecie uczestnikami tego, tego momentu, tego spotkania. Tak jest. Wszystko, co nas w życiu inspiruje, staramy się przetwarzać właśnie. Tak, chodźmy, przejdźmy na poczęstunek. Zapraszam do... Zapraszam. Dzisiaj moje... Już będzie.
Drodzy Państwo, jest okazji świątku, jest okazji naprawdę także dla Was, dla Waszych bliskich, dla wszystkich. Jest Wasze zdrowie. Jego dobrego życzymy. Spokojnych świąt i zdrowia. Szalenie miło, że jesteście. Ten obraz Marta nie mówiła o nim, on jest tutaj wisi. Tak jak niektóre z tych prac są bardziej dla mnie ważne, bardziej uczuciowe, bardziej emocjonalne. To jest bardzo emocjonalne dla mnie, ale przyrzekam, że nie będę przy nim płakał. Chciałem o jednym obrazie, jest taki pod tytułem Słońce nad Danan 1978 rok. Ponieważ jest to dla mnie dość ważne wspomnienie, a Państwa naprawdę się cieszę, że jesteście, to chciałem Państwu to przeczytać. Mogę? Prosimy. Słuchajcie. Czarne dalekowschodnia noc. W porcie Danan. Danan to jest taka port między, jakby Wietnam jest podzielony na pół, dosłownie na środku równoleży prawie 36. Do jednego z nich nadpływ w porcie Danan cumują okręty. Do jednego z nich podpływa motorówka kapitana toporu. Zaproszeni oficerowie wraz z kapitanem okrętu i jego dwoma przyjaciółmi zostają zacumowani w nocnym klubie dla VIP-ów. Kosznooka orkiestra, taka wietnamska, gra coś wietnamskiego. Na niewysokiej scenie zjawisko anioł, dużymi literami. Biała, długa suknia, czarne włosy z czerwonym kwiatem. Wyobrażacie sobie to Państwo, tak, prawda? Tak, to jest tak. Anioł. Pływająca po głowach gości jest melodia, jej melodia przesuwa się coraz bliżej. Jurek, mój przyjaciel. Mój były mąż. Ja znam to na pamięć. Podchodzi do orkiestry, dyryguje w rytm melodii. Klub dana. Jej przyjaciel, jego przyjaciel, czyli ja, wstaje, podchodzi do sceny, z której zstępuje anioł, dużymi literami. I razem tańczą. Tak komentuję. Na zakończenie tańca, dziwne zjawisko, ten anioł, ja obdarowuję czerwonym serduszkiem, wyrwanym z pudełka po Marlboro. To się nie miało prawa zdarzyć, jak Pacyfik Ocean. A jednak pozostało wspomnieniem bliskich lat. Bliskim z lat dawnych. Słońce nad Danan, numer 23. Numer 23. Posłuchajcie Państwo, zdarzyło się, że byliśmy z przyjacielem właśnie w Danangu. I pływa. To jest to? O! Ten obraz oddaje anioł, zjawisko, czerwone Marlboro, serduszko czerwone, muzyka. Ja trzymam tak w objęciach tą dziewczynę wietnamkę, tańczę z nią. Anioła. Ale tato, daj opowiedzieć Marcie, żeby opowiedzieć, jak on wygląda ten obraz. A tak, proszę. Tak, tu na środku jest taki prostokątny kształt, namalowany białą farbą, ale nieco zaszczytowany. Tak, kontury są poszarpane, takie nieregularne i on jest posprejowany czarną farbą, a na samym środku jest duże czerwone słońce. Marlboro. Czerwień towarzyszy mi całe życie. Czy to jest serce, czy to jest czerwone wino. Dziwny widzimy masz na koszulce. Tak, i ten obraz chyba jest na koszulce właśnie. W tym Danangu zdarzyło się to, że myśmy tam byli, tańczyli. I dlatego chcę Państwu powiedzieć, bo jest to dla mnie dość ważne. Jak myśmy skończyli i odprowadziłem tą dziewczynę wietnamkę, okazało się, dlaczego to jest takie słowo, jak Pacyfik Oceanu, że kapitan tego okrętu potem podszedł do mnie i mówi, słuchaj, jak pływam 30 lat po Pacyfiku, nigdy mi się nie trafiło na okręcie takich dwóch wariatów, jak Jurek i Marek. I zrobiliście nam takie, tak wielką reklamę, że nigdzie się nie zdarzyło, żeby w Azji piosenkarka zeszła ze sceny i zatańczyła z kimś z gości. Ale powiem Wam prawdę, dlaczego tak się zdarzyło. W
ponieważ jak ten kapitan powiedział mi, że właśnie nigdy się zdarzyło, ja mówię, no dobrze, ale zaraz, wysłuchajcie, zrobiliście reklamę matrosom rosyjskim, a dzieci. Ja mówię, zaraz, chwileczkę, dlaczego? On mówi, słuchaj, bo to był okres radziecki, glamour. Jak myśmy tam tańczyli, ci wszyscy Wietnamczycy, oni to był 3 lata po wojnie, Amerykanie wycofali się w 65, to był 68 rok, jak wpłynął okręt rosyjski, to oni się no, bali, dlatego ta Wietnamka, jak ja ją poprosiłem do tańca, to taki ochroniarz, który miał gębę, słuchajcie, 50 lat bez wyroku, taka skośna, to taki Wietnamek, kiwnął głową, pozwolił jej, żeby zeszła ze sceny, zatańczyła ze mną. Oni się nas bali po prostu. Oni się bali mnie z tego wynika. Wszyscy byli... Ale skończę, poczekaj. I dlatego ja mówię, słuchajcie, do kapitana. No bo okazało się, ponieważ był okręt radziecki, to oni wszyscy do końca zostało, że ja zrobiłem reklamę radzieckim matrosom. I tu jest bardzo przykro, no? Ale a to jest jedna z moich wspomnień. Jedne były, jak widzicie, bardzo smutne, bardzo negatywne, jak 45 rok i tak dalej, a to jest jedna ze wspomnień takich wesołych. Żebyście Państwo nie mieli wrażenia, że te obrazy są tylko takim wspomnieniem, reminiscencją z chwil brzydkich, dalekich. Ale tego nie widać, nikt tak nie odbieramy. Ale nikt nie naprawdę również, no zaraz. Największą radość jednak bije z mojego dzieła 50-lecia. Ona tu też jest zajęta. Powiedzmy Państwu, kto to jest? To jest Monika. No na pewno. No, bardzo ona nie zawisła na ścianie, ale jest. Ale jest. Nie, jest. Ale jest coś nieba. To jest 18 ten sień. Żywy eksponat. Dziękuję. Skończył. Ja jeszcze bym mogła prosić, czy możemy sobie zrobić zdjęcie, bo ja was bardzo przepraszam, ale muszę podjęcie sobie. Mlada? Moment. Dżem. Wesoły, może być za pomarańczowy, dobrze. Ale proszę zwrócić uwagę, że te to główny szatowie. Tak jest, już zwróciłam uwagę na to. Już proszę pana, ja to... Proszę, to będzie dla pana.